Przedsiębiorstwo komunalne w Raciborzu informuje o świątecznym i noworocznym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Raciborzu. Zbliżają się święta, co wiąże się ze zmianami dla podróżujących transportem miejskim. Warto wiedzieć, że w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów na wszystkich liniach w Raciborzu. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zmiany będą wyglądać następująco. W Wigilię 24 grudnia autobusy miejskie będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy do godziny 16. Pierwszy dzień świąt 25 grudnia komunikacja będzie zawieszona. Autobusy nie będą kursować, natomiast w drugi dzień świąt 26 grudnia autobusy miejskie będą już kursować, ale według rozkładu jazdy jak w niedzielę i święta. Również w okresie Nowego Roku raciborskie autobusy zmienią swój rozkład jazdy. W Nowy Rok i w Sylwestra sprawa będzie wyglądać analogicznie jak w Wigilię i pierwszy dzień świąt. W Sylwestra autobusy będą kursować również według niedzielnego rozkładu jazdy do godziny 16, natomiast w Nowy Rok komunikacja będzie ponownie zawieszona, autobusy nie będą jeździć. Jeśli chodzi o 2 stycznia, można powiedzieć, że już wróci wszystko do normy. Autobusy będą kursować jak w dni robocze. Szczegółowe informacje i rozkłady jazdy autobusów w Raciborzu znajdują się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz informacje o kursowaniu komunikacji miejskiej w okresie świątecznym na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz.